Budynek, który wznosi się za mną, to siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kilka dni temu ten monumentalny gmach, zaprojektowany przez Rudolfa Świerczyńskiego, obchodził swoje 90. urodziny. Został oddany do użytku 6 grudnia 1931 roku. To jedno z największych dzieł tego architekta i jeden z najbardziej charakterystycznych gmachów państwowych II Rzeczypospolitej. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, na architektów spadło ważne zadanie. Zaprojektować gmachy, w których pomieszczą się wszystkie instytucje młodego państwa. Parlament, ministerstwa, urzędy. Jednak ta nowa architektura państwowa miała nie tylko zapewnić miejsce do pracy dla urzędników, ale i oddziaływać na społeczeństwo. Pokazywać, że państwo działa i wywierać wrażenie siły i stateczności. Wygląd budynków miał budować zaufanie do mieszczących się w nich instytucji. Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowa instytucja finansowa powołana w celu wspierania rozwoju gospodarczego kraju. Jego siedziba powinna więc odpowiadać roli, jaką przewidział dla niego rząd. Powinna być porządna i elegancka, ale także emanować siłą i stabilnością. Jak z tego zadania wybrnął Rudolf Świerczyński? Na początek zaznaczmy, że niecały gmach, który widzimy dzisiaj, to przedwojenne dzieło Rudolfa Świerczyńskiego. Budynek został rozbudowany już po wojnie, ale w sposób, który kontynuuje pierwotną architekturę i detale tak, że dzisiaj trudno odróżnić oba etapy, przedwojenny i powojenny. Zresztą już w projektach Świerczyńskiego zakładano późniejszą rozbudowę. Zrealizowany przed wojną gmach wypełnił narożną działkę, tworząc pierzeje Alei Jerozolimskich i Nowego Światu. Za skrzydłem frontowym od strony alei znajdują się kolejne skrzydła ustawione do niego prostopadle. Pomiędzy nimi zaplanowano trzy przeszklone dziedzińce, pełniące funkcję sal operacyjnych. Wejście zostało podkreślone za pomocą ryzalitu, czyli wysuniętej części budynku. Na poziomie chodnika ryzalit ma podcień, który chroni wchodzących przed deszczem. Na ryzalicie pojawiają się płaskorzeźby autorstwa Jana Szczepkowskiego. Utrzymane w duchu Art Deco charakteryzują się dynamicznymi, ukośnymi liniami. Znajdują się od frontu, nad prześwitami podcienia oraz zajmują sporą część bocznych ścian ryzalitu. W ten sposób stają się niejako rzeźbiarskim szyldem banku, świetnie widocznym, gdy idzie się wzdłuż fasady. Elewacje od strony ulic zostały pokryte kamieniem. To 4100 m2 andezytu pienińskiego. Bardzo ciekawy jest detal zazębiających się płyt kamiennych przy oknach. Budynek jest modernistyczny, ale jest to szczególna wersja modernizmu, dostosowana do państwowego inwestora. Tendencje funkcjonalistyczne i strukturalistyczne łączą się tu z klasycyzującym wyrazem plastycznym, szczególnie odczuwalnym w rytmicznych podziałach elewacji, naprzemiennie wielkich okien i pionowych pasów kamienia. Klasycznym detalem jest też wydatny gzyms koronujący, wieńczący główną część gmachu, wystający daleko przed mur. Gdyby poprzestać na tej dolnej części, poniżej gzymsu koronującego, można by powiedzieć co najwyżej, że budynek jest poprawny, że dobrze rozwiązano jego funkcje, że rytmiczne elewacje współgrają z powagą inwestora, że detale okładzin kamiennych są bardzo ciekawe i wraz z płaskorzeźbami budują wrażenie solidności, jakiego można oczekiwać od siedziby banku. Byłby to jeden z udanych przykładów stylu państwowego II RP, ale raczej nie arcydzieło. Błysk geniuszu, który decyduje o imponującym wrażeniu, jakie wywiera siedziba BGK, to kaskada brył ustawiona przez Świerczyńskiego powyżej gzymsu koronującego. Trzy najwyższe kondygnacje. Najwyższe piętra wyglądają niczym piramida schodkowa. Z jednej strony mogą kojarzyć się z najtrwalszymi budowlami starożytnych Egipcjan, a z drugiej nadają budynkowi dynamikę i pewną strzelistość. Dzięki nim gmach dominuje nad otoczeniem. Gdy jedziemy Jerozolimskimi od strony Wisły, wygląda trochę jak uskokowy nowojorski wieżowiec. Gdy zbliżamy się do BGK Nowym Światem, gmach zamyka perspektywę ulicy niczym przedwieczny monolit. Dół stateczny, solidny, rytmiczny. Góra uskokowa, wąska, dynamiczna. A do tego z bliska wysmakowane szczegóły łączenia płyt kamiennych, wiele autorskich detali. Styl państwowy w redakcji Rudolfa Świerczyńskiego osiągnął w gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego niedoścignioną równowagę wyrafinowania i mocy. Zobaczmy, co kryje się we wnętrzu.
Kiedy wszedłem tu pierwszy raz, to dwie rzeczy zrobiły na mnie szczególne wrażenie. Po pierwsze, okna. Już z zewnątrz widać, że są bardzo duże, ale teraz, kiedy patrzymy na nie od środka, to widzimy, że zupełnie dominują one ścianę zewnętrzną. Że zewnętrzna ściana w dużo większym stopniu składa się z otworów, przeszkleń, właśnie okien, niż z muru. Dzięki temu przestrzenie wzdłuż Alei Jerozolimskich i Nowego Światu są zalane ogromną ilością światła wpadającą właśnie przez te wielkie okna. A druga rzecz to jest to, co widzicie za mną. Można powiedzieć, że prawie cały parter gmachu BGK to jedna wielka, otwarta przestrzeń, że z jednego końca budynku my możemy wyjrzeć przez okna na drugim końcu budynku. Obie te rzeczy to efekt zastosowania przez Rudolfa Świerczyńskiego konstrukcji szkieletowej. Ściana została zredukowana do minimum i zastąpiona przez słupy, przez pionowe elementy konstrukcyjne, pomiędzy którymi na zewnętrznej ścianie możemy właśnie wstawić okna, a wewnątrz możemy otworzyć zupełnie przestrzeń. Ta wewnętrzna przestrzeń, te trzy kolejne sale operacyjne są doświetlone świetlikami założonymi pomiędzy wewnętrznymi skrzydłami budynku. Dzięki temu ta przestrzeń jest jasna, ażurowa, daje wrażenie otwartości i przejrzystości. To jedno z najbardziej widowiskowych wnętrz II Rzeczypospolitej. Wnętrza BGK to nie tylko imponujące zalane światłem sale operacyjne, ale także detale i szczególnie detale kamienne. Międzywojenny modernizm w tej swojej wersji państwowej, eleganckiej, klasycyzującej bardzo lubił kamień. Nie tylko jako podłogę albo okładzinę ścian, ale także jako materiał na przykład na takie detale jak ta poręcz. Ona jest wyrzeźbiona w kamieniu, wykuta w kamieniu tak, że właściwie chce się ją łapać, chce się ją chwytać. A kiedy już to zrobimy, no to czujemy, że to jest solidne oparcie, wszak to jest kawałek porządnego kamienia. Styl, w jakim wykończone i wyposażone były wnętrza BGK przed wojną, to art déco, bardzo nowoczesny i elegancki. Niestety nie wszystko z tego dawnego wyposażenia i wykończenia przetrwało do naszych czasów, ale to, co możemy oglądać, daje nam pojęcie o tym, z jakim smakiem wykończone były te wnętrza i jak wyrafinowanym budynkiem był ten gmach. Nie tylko z zewnątrz, nie tylko pod kątem przestrzeni, ale także tych najdrobniejszych detali, które mogą do dzisiaj cieszyć nasze oko. Zwiedzamy centralę BGK w szczególnym momencie, kiedy część konstrukcji jest odsłonięta. I widzicie, że nawet tutaj w ścianie zewnętrznej to nie ściana jest tym, co przenosi ciężar budynku, bo ściana jest wymurowana z takiej lekkiej cegły dziurawki, a właściwy ciężar niosą zatopione w niej żelbetowe słupy. I to, co jest ciekawe, to my tutaj widzimy ślad po drewnianym szalunku, wykonanym gdzieś właśnie w 30 albo 31 roku przez budowlańców, którzy najpierw musieli wykonać taką drewnianą formę, później zalaną betonem i my dzisiaj, po 90 latach, możemy zobaczyć to dokładnie, jak ten budynek był konstruowany, jak właśnie w drewnianych szalunkach były wylewane te żelbetowe słupy, które składają się na konstrukcję, nowatorską, modernistyczną, szkieletową, żelbetową konstrukcję BGK w Warszawie. Gmach BGK przetrwał wojnę w bardzo dobrym stanie i dziś jest jednym z najcenniejszych zabytków II Rzeczypospolitej. Istotnym składnikiem materialnego dziedzictwa Warszawy i Polski. Szczególnie cenne jest to, że dziś służy tej samej instytucji, która wzniosła go jako swoją siedzibę w 1931 roku, czyli Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Ale możecie zapytać, czemu jest tu tak pusto? Gdzie krzątający się pracownicy? Gdzie interesanci? Gdzie meble? W tej chwili trwa wielki proces modernizacji centrali BGK. Budynek jest remontowany. Do gmachu powróci art déco w formie detali, wykończeń i mebli. Parter, oprócz przestrzeni pracy, będzie spełniał także funkcje społeczne. Budynek otworzy się na mieszkańców i każdy będzie mógł docenić tę niesamowitą przestrzeń i wysmakowane detale przywodzące na myśl najlepsze wzorce plastyczne II Rzeczypospolitej.
Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów o architekturze i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję, do zobaczenia.